życiu nie ma przypadków. Także nie jest przypadkiem to, że tu i teraz spotkaliśmy się człowiek z człowiekiem, człowiek z Bogiem. Każdego dnia i każdej nocy w życiu każdego z nas dzieją się cuda. Ale jesteśmy ślepcami, którzy tych cudów nie widzimy, nie czujemy. Ojciec, Syn i Duch uzdrawia, dotyka, leczy. Jeśli chcesz, tu i teraz. Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie i niech zawsze już gości w duszy mej. Witamy, Piotr Krawczyk. No właśnie, i chcę opowiedzieć o tym, jak Bóg zmienił moje życie. Jak ono wygląda na ten moment, jak wyglądało wcześniej, jakie zmiany się dokonały. I zacznę może od tego, że przede wszystkim na ten moment jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy bez używania środków, które przyjmowałem kilkanaście lat. To narkotyki, leki, alkohol. Nie jest mi to na dzień dzisiejszy w ogóle do niczego potrzebne i tak, mam pracę na ten moment, w której się tam realizuję. Duże zmiany też w moim takim życiu fizycznym. W końcu doszłem gdzieś do takiej normy, do takiego stanu, w jakim chciałem zawsze być, bo jestem czysty ponad 3 lata od środków zmieniających świadomość, od leków, narkotyków. Nie palę też papierosów. Rzuciłem też kawę. Żyję zupełnie na czysto. To więc powiem, jak to się wszystko zaczęło. Zacząłem szukać szczęścia w różnych rzeczach, w różnych sytuacjach, w różnych substancjach, bo w domu gdzieś rodzinnym no, u mnie tego nie było, nie mogłem tego jakoś znaleźć. I jak to tak jak się zaczyna, gdzieś zacząłem od wieku. Pierwszy raz się upiłem w wieku gdzieś 14 lat, pamiętam, na weselu. Spijałem wódkę z tych kieliszków i koniec był fatalny, bo gdzieś no, nieprzytomny, rodzice mnie położyli do samochodu. Później jakoś tak było, taki okres miałem dosyć, pamiętam, dobry, bo jeździłem do babci z mamą i tam nie miałem praktycznie znajomych i często za to chodziłem do kościoła w wakacje. Codziennie praktycznie byłem na godzinę 18, bo jakoś tak zawsze mnie tam ciągnęło do tego miejsca. I tak, może jakieś moja droga życiowa miała być zupełnie inna, ale i sytuacja też się potoczyła inaczej. W wieku gdzieś koło 16-15 lat pierwszy raz zapaliłem marihuanę. To chyba tradycyjnie, książkowo, jak to się mówi. No i później jakoś tak to się w miarę szybko potoczyło, bo tak jak mówię, szukałem tego szczęścia nie w domu, tylko w różnych substancjach, w sferach takich ulicznych, w sferach takich gdzieś blokowiska, kolegów, ławki i tym wszystkim, co jest z tym związane. Później miałem takie epizody z amfetaminą. Dłuższy okres brałem. Miałem ciągi, to były już ciągi takie kilkumiesięczne, ale gdzieś wcześniej jeszcze w moim życiu też się pojawiła heroina. To był koniec lat 90. Weszło to gdzieś na rynek do nas i to była taka nowość, nie? Nowość, a ja generalnie nie wiedziałem, jakie konsekwencje z tym idą, bo jakbym wiedział, to bym na pewno tego ani nie dotykał, ani nie ruszał, o tak powiem, co nie? Popaliłem to kilka, pamiętam, bardzo mi się to spodobało na tamten moment, bo było to całkiem coś innego od marihuany, co nie? Był to taki stan, który mi się podobał, który ja zawsze chciałem, co nie? Czyli wyluzowania, takie odcięcia od wszystkiego, taki swój taki świat, co nie? Zacząłem z amfetaminą, tak, przygody dosyć takie też i straszne, bo i psychozy mnie dotykały i różne po dłuższych okresach brania, bo to nie było, że dzień i przerywałem, tylko że to były ciągi całe.
Był taki mój okres, że poznałem kobietę, zacząłem często jeździć do Warszawy i zaczęliśmy tam taką subkulturę tych klubową, co nie? Gdzieś skręciłem się to w środowisko tych ludzi i tam tak naprawdę gdzieś ta pseudowolność, poczułem pseudowolność, co nie? Ekstazy, nie ekstazy, jeździłem po tych większych imprezach w Polsce. I był to taki dosyć okres w moim życiu takiej laby, co nie? Takiej laby, bo ja szkoły nie skończyłem, nie ten, tylko poszłem gdzieś tak, jak to się mówi, w świat, co nie? Dostałem bilet do wojska, byłem w Dęblinie, później byłem w Warszawie na Żwirki Figury. I tam miałem taki okres na tej unitarki, gdzie byłem w miarę czysty, co nie? Gdzieś tam też dochodziłem po tych okresach brania. I wzięli mnie, przerzucili już do jednostki macierzystej, do Warszawy. Tam zostałem sanitariuszem i to był taki może, no tak było, co nie? Tam gdzieś miałem łatwy dostęp do leków, tam gdzieś to się zaczęła moja przygoda z lekami. Poznałem osoby, które gdzieś mogły mi załatwić dostęp do heroiny i tak też było. Braliśmy, będąc na Izbie Chorych, braliśmy jednego chorego na sztukę, jechaliśmy na Warszawę załatwiać towar, co nie? Gdzieś tam znowu powróciłem do tej heroiny. Wychodząc z tego wojska, gdzieś to się zaczęła już ta moja przygoda taka dosyć grubsza, co nie? Dla mnie istniała ta cała subkultura tej muzyki, tego ćpania, tej atmosfery. I tak tym się kierowałem, co nie? Jak gdzieś żyłem tak chwilą, co nie? Chwilą, żeby się naćpać, chwilą, żeby było mi teraz dobrze i żeby tak to wyglądało. Wróciłem do mojego miasta rodzinnego. No i tutaj tak naprawdę się gdzieś zaczęła moja taka już droga ku upadkowi takiemu moralnemu, duchowemu i fizycznemu. Też mam problem, miałem problem, myślę, że gdzieś też mam z alkoholem i gdzieś zacząłem tego wszystkiego mieszać. Po prostu leki, ta heroina, zioło, alkohol. Gdzieś doprowadzałem się do takich stanów, że nie potrafiłem nawet sekundy wytrzymać na trzeźwo, co nie? Jak tam przykładowo się zaszyłem od alkoholu, to ćpałem. Jak nie ćpałem, to brałem leki i ja na czymś cały czas musiałem na czymś być, co nie? Ta perspektywa tego życia na trzeźwo wydawała mi się nie do zniesienia, co nie? Ja nie mogłem tego ani wytrzymać, ani przeboleć, ani w ogóle nie godziłem się z tym życiem takim na trzeźwo i tak to trwało. Każdy taki mój ciąg, czy to właśnie od narkotyków, czy to od leków, czy alkoholu, ja nie potrafiłem sam przerwać i kończył się przeważnie albo na detoksie, albo w szpitalu psychiatrycznym, bo nie potrafiłem sam tego przerwać, a brałem już później takie ilości, że mój organizm tego nie wytrzymywał i często miałem zapaści, często też mój organizm był tak wycieńczony, że upadałem, co nie, z tego wszystkiego. I z roku na rok było gdzieś gorzej. Wylądowałem też później w Wyszkowie, w Monarowskim Ośrodku, w którym też miejsca gdzieś nie zagrzałem, bo byłem bodajże chyba tam 2 tygodnie i też wyszedłem, bo wydawało mi się, że no jestem już super, jestem w ogóle zdrowy już na tamten czas, co nie? Miałem chyba 2 albo 3 dni byłem czysty, w cudzysłowie, co nie? I wróciłem do tego wszystkiego. Tak to trwało, zostawiła mnie właśnie ta partnerka, nie wiem, bodajże już po 6 czy 7 latach, bo ja się jej nie dziwię, ja się wcale nie dziwię, bo ja bym podejrzewam zrobił to samo, jakbym miał taką drugą osobę z takimi problemami i tak by to wyglądało, to no tak bym podejrzewam postąpił, bo nie wytrzymam tego wszystkiego i w międzyczasie też zaliczyłem 2 razy kryminał. Nie były długie wyroki, ale też zobaczyłem, że to życie po tamtej stronie. Pamiętam, napisałem list do tej mojej partnerki, że ja już zrozumiałem, że to jest po prostu złe, co robię, że ta droga, którą idę, jest złe, że się poprawię i tak dalej, i tak dalej. Ten list do niej doszedł. Pamiętam, jak za jakiś czas przyszedłem do niej bodajże pijany i na lekach i podarła go i rzuciła we mnie tym listem, bo nic, co tam napisałem, nie było generalnie prawdą, co nie. I tak to trwało, ona mnie zostawiła. Ja bardziej uderzyłem w
antydepresant, detoks za detoksem, 13 miałem jednego roku detoksów. Tragedia, przychodziłem tragedie gdzieś takie osobiste i na tamten czas też nie było miejsca dla Boga, co nie? Ja gdzieś go ani nie. Nawet nie brałem tego pod uwagę, z jakiego powodu się to wszystko dzieje, co nie? Z czym to jest związane i jak mam z tego wyjść? Nie wiedziałem, ręce rozkładałem i stale brnąłem w to. Ten mój stan się pogłębiały. W międzyczasie kilku kolegów się moich przekręciło. Przedawkowania po prostu i samobójstwa. I tak to trwało i nie widziałem żadnego większego sensu tego życia. Miałem jedną próbę samobójczą, podcięłem sobie żyły. Później chciałem przedawkować leki, nie udało mi się, bo obudziłem się za 2,5 dnia. I tak to jakoś Bóg, wiem, że Bóg chciał mnie po prostu zatrzymać, co nie? Że nie, to nie było jeszcze czas i miejsce, żebym ja odchodził z tego. Ja po prostu nie wytrzymywałem naciążenia tego, co ja narobiłem, tych kłopotów. Tej relacji, która została zakończona po tylu latach z tą kobietą i wielu, wielu innych rzeczach, których po pijanemu czy też naćpany narobiłem głupot, sprawy w sądach i tak dalej, co nie? To mnie po prostu przygniatało i kilka miesięcy później gdzieś o mały włos bym się przekręcił, bo od walenia, od ćpania aorta mi pękła w nodze i bym się miałem pęknięcie septyczne, o mały włos bym się nie wykończył i to też był taki znak od Boga. Tak też było. Pojechałem do szpitala niedaleko mojego miejsca zamieszkania miejscowego. Oni nie wiedzieli, co jest, bo nogę miałem już taką spuchniętą. Wdała mi się martwica w nogę i ten widok był okropny, bo przyszedł lekarz zmieniający z pielęgniarką opatrunki i wycinał mi tą martwą tkankę na moich oczach. Brał pincetę i skalpel i wycinał to, co już jest martwe w tej nodze, bo niestety zdała się ta martwica i zaczęli mi uświadamiać generalnie, że no muszę się pomału przygotowywać, że stracę tą nogę, co nie, że grozi mi amputacja po prostu, bo ta martwica to wszystko jest tak już roztegowane, że no nie mają chyba na razie wyjścia i nie mają pomysłu, co nie. Powiedzieli, że to wszystko jest rozwojowe i no żeby tak się jakoś godzić z tą myślą i powiem wam, wtedy mi strzeliła głowa, co nie. Ja się wtedy załamałem tak naprawdę psychicznie i do pielęgniarki, która tam przychodziła, bo ja przestałem chodzić, zacząłem robić pod siebie, bo to już tak naprawdę takie moje było tam dno już, moje osobiste dno. I ja do tej pielęgniarki którymś razem powiedziałem, że ja nie chcę tak żyć, mówię, niech pani podsunie to łóżko pod okna, ja mówię, jakoś się tam, już sobie to poradzę, co nie. Jakoś pamiętam, zaczął chodzić kapelan szpitalny. I tam już pierwszy raz jakoś Bóg podawał mi rękę, co nie? Fajnie mi się rozmawiało z tym księdzem, naprawdę nawiązaliśmy taki kontakt, kurczę, fajny, co nie? Gdzieś on mnie namawiał cały czas do sakramentu pokuty i pojednania, co nie? Ale ja na tamten czas byłem jeszcze tak tym zniewolony tym wszystkim, tak w to wszystko uwikłany, że no nie, mi się fajnie z nim rozmawiało, ale jak on zaczynał mówić o coś o spowiedzi, to ja od razu zmieniałem temat i mówiłem, że nie, że to jeszcze nie ta czas i pora. Tak, później miałem i kolejne zabiegi. Później miałem wszczepioną sztuczną aortę, co nie, biodrowo-udową, bo tam było to całe uszkodzenie, która się później też nie przyjęła, co nie. Ja zostałem wypisany do domu, strasznie ta noga mi jeszcze dalej bolała. I znowu do tego szpitala, co się okazało, zrobiła mi się zakrzepica w tej sztucznej aorcie i wyszczepili to, co nie? Wyszczepili to, też tam przeżywałem swoje jakieś tam tragedie, bo znowu po perspektywa tej utraty nogi powróciła do mnie, ale jakoś Bóg zrobił tak, że krążenie mi się zrobiło oboczne i tak jakoś wyszedłem, pamiętam, z tego szpitala. Nie wyszedłem, tylko wyjechałem na wózku.
z tego szpitala i tak sobie myślałem, kurczę, może to już ten czas, żeby to jakoś to wszystko tam poukładać i przestać. Chciałbym być taki jak ty dzisiaj, mieć sobie cząstkę tego życia. Stoję odkryty, nie mając nic do ukrycia. Przeżycia to przeszłe, zaczynam od początku. Chcę mieć z tobą jedność, pozbawiony trądu. Wiem, że to jest możliwe dla prostego człowieka. Zwlekałem, wiem, lecz nie chcę już uciekać. Łatwo jest przyjąć, panie, imprezy i seks. Ciężko jest przyjąć ciebie i być gorącym, wiesz. Zamiast jakoś się dźwignąć, ja nadal ćpałem, nadal brałem te leki. Byłem generalnie gdzieś wrakiem człowieka i był to ciężki okres. Pamiętam te leżenie w tym domu, sam w tym pokoju, gdzieś te doły, te lęki, te myśli samobójcze cały czas. To trwało miesiącami, co nie? Ja wstawałem rano, miałem myśli samobójcze, kładłem się, miałem myśli samobójcze. I to, czy ja brałem te leki, alkohol czy narkotyki, to mi to towarzyszyło cały czas, co nie? To mi nie przynosiły ulgi, nie przynosiło mi to ulgi, że ja zażyłem, tylko to już była taka agonia moja wewnętrzna, że ja się godziłem z tym, że ja niebawem umrę, co nie? Że ja niebawem odejdę, bo byłem tak zajechany, tak w zapłakanym stanie. I tak, gdzieś przyszedł rok 2011. Mój kolega też świętej pamięci, który się powiesił rok później, mu powiedział, że są właśnie w archikatedrze częstochowskiej msze, spotkania modlitewno-ewangelizacyjne. Wtedy miałem taki okres, że nie ćpałem, nie piłem. Nie wiem, czy brałem antikol, czy ja byłem zaszyty po raz któryś, ale pojechałem tam na lekach, co nie? To była moja taka... Nie wiedziałem, gdzie jadę. Nie wiedziałem, on tam już kiedyś był, ten koleżka mój, a ja nie wiedziałem, po co jadę i gdzie jadę, co nie? Ale to był taki mój, chyba już do Boga, rozpacz, taka moja... Krzyk rozpaczy, że Panie ratuj, co nie? Panie ratuj, bo ja niebawem pewnie umrę. No i pojechaliśmy tam. Oczywiście ja nie byłem na całej mszy. Kolega mój w ogóle tam, byliśmy tylko pod tą archikatedrą. On tam w swoich jakichś sprawach latał, ja siedziałem na tych lekach. I tak nie mogłem sobie miejsca znaleźć. Poszłem tam do spowiedzi, bo takim warunkiem modlitwy wstawienniczej było być w łasce uświęcającej. No ja też poszedłem, wyspowiadałem się. Wróciliśmy do tego hotelu, on zdążył się uwalić. Ja gdzieś mówię, na te modlitwy wstawiennicze pójdę. Gdzieś no spróbuję tego Boga poprosić, niech mnie ratuje, co nie? Niech mnie ratuje, bo to już był mój koniec, co nie? No i gdzieś tam dotarłem, czekałem. Byłem trochę, tak powiem, w szoku i pod takim, nie wiem, może ogromnym wrażeniem działania Boga, bo dużo tam osób właśnie upadało, śmiało się. Płakało, były też manifestacje. To było wszystko dla mnie nowe. Przyszła moja kolej do tej modlitwy. Grupa wstawiennicza zapytała się, w jakich intencjach. Ja się przedstawiłem. No mówię, że gdzieś o uwolnienie. Mówię od tych moich uzależnień, bo nie daję rady. Tam trochę powiedziałem mojej historii. A oni poprosili też księdza do tego, żeby gdzieś on tą modlitwę poprowadził, co nie? Tak też było. Dali mi krzyż taki drewniany, żebym przytulił do serca i zaczął zapraszać Boga do swojego życia. I tak też było. Ja zacząłem gdzieś mówić, zaczęli się modlić nade mną i pamiętam, ksiądz zrobił znak krzyżami tutaj na plecach z tyłu. Zrobił, ja wtedy upadłem, co nie? Ja upadłem i to było dla mnie coś takiego, nie wiem, zacząłem mnie trochę trzęść. I to był dla mnie taki szok, kurczę. Ja wiem, że to wtedy mnie dotknął gdzieś Bóg, co nie? Na tamten czas. I mój kolega w ogóle nie dotarł na te modlitwy, bo spał na tamten moment. I niestety rok później, bo to było 18 czerwca 2011, te spotkanie w archikatedrze, a on 10 czerwca 2012 popełnił samobójstwo, co nie? Powiesił się w domu. Jakoś nie dotarł na te modlitwy. I tak, ja gdzieś wróciliśmy z tego, ja byłem w ogóle tak podekscytowany tym wszystkim. Mówię, kurczę, no rzeczywiście, Bóg gdzieś w tym wszystkim jest i mówię, to jest może ta droga, może to jest akurat to. I ja jeszcze później miałem miesiąc taki gdzieś w miarę takiego ogarnięcia, co nie, po tych modlitwach, bo to też był mój błąd, że ja dalej nie pociągnąłem gdzieś wspólnoty chrześcijańskiej albo gdzieś nie zacząłem chodzić do kościoła, co nie, regularnie do spowiedzi, do sakramentu pokuty i pojednania, gdzieś utrzymywać to, bo może to by było inaczej, ale wierzę, że tak akurat musiało być, że to wszystko miało swój cel i swoje zamierzenie. I
Ja miałem taki okres, ale później to wróciło z podwójną siłą, czy nie, to uzależnienie. A w tak krótkim, te rany mi się na nodze porobiły, a tak, w tak krótkim czasie się tak zajechałem, że to już był koniec normalnie, 70 coś kilo. Pamiętam, pojechałem do Radomia na detoks i tam tak naprawdę przed tym lustrem z kości same, noga chora, zajechany, stanąłem tak w prawdzie, co nie. Mówię, Boże, co teraz, co nie. I gdzieś tak dostałem na tyle siły, na tyle gdzieś takiego, to się później wszystko moment pojawiło, bo Bóg postawił na mojej drodze ośrodek, postawił ludzi, postawił miejsce, gdzie bym ja doszedł do siebie, co nie, że ja te kilka miesięcy odsapnął, bo ja byłem już w takim stanie, że to była kwestia może tygodnia, miesiąca, że jakbym wrócił, to bym się przekręcił po prostu, bo już byłem tak zajechany, że to był no, nie do opisania. A Chrystus z krzyża swego mówi ci, to wszystko dla ciebie nie poddawaj się. Tobie dziś Pan, On na drodze swej, także upadki miał. I tak, to był listopad, ja zadzwoniłem wtedy do ośrodka do Torunia o miejsce. Mówiłem, że tak jest, tam przedstawiłem swoją historię. Pamiętam jak dzisiaj jeszcze przed samym wejściem w taksówce zażyłem tam tą swoją mieszankę tych leków. No i tam wjechałem sobie do tego ośrodka. Fajnie, hyc, tu mnie przetegowali, czy nie mam gdzie tego, bo oczywiście nie miałem. No i pierwszy dzień jakoś tak usnąłem, jeszcze pamiętam, mówię do współlokatora, mówię, ale im się dobrze śpi, mówię, lepiej niż w domu, co nie? Jakoś tak to, jeszcze te leki działały, ale ja później generalnie przeżyłem jakiś dramat osobisty, bo zaczęło to ze mnie schodzić, co nie? Zaczęły te benzodiazepiny ze mnie wychodzić i ja miałem koszmar. Ja 2 tygodnie to chodziłem po ścianach, ja nie wstawałem, miałem takie sytuacje, że niepoprzespanej nocy ja wstawałem i pytałem się współlokatora, gdzie jestem w ogóle, co nie? Ale jakoś tak mi tam, ja dużo zawdzięczam tamtemu miejscu, bo dużo mi tam ci ludzie pomogli, co nie? Dużo mi wsparli takim słowem, ta społeczność i terapeuci. Naprawdę ja mam ogromny szacunek do nich, bo gdzieś te słowa wsparcia, że wytrzymasz, że dasz radę. Był taki też moment, że pielęgniarka do mnie mówi, że ty to powinieneś jechać na detoks. Mówi, a nie tu do ośrodka, bo mówi, chłopie, ty masz zestół odstawiony tu, może jedź na detoks i wrócisz tu, co nie? Ja mówię, że nie, mówię, że jak ja wyjdę, to już tu nie wrócę. I tak też było, przemordowałem się i kurczę, tam tak naprawdę zobaczyłem trzeźwe życie, co nie, od kilkunastu lat. Tak naprawdę, gdzie jestem w tym życiu, co nie? Ile mam lat, co ja osiągnąłem i z tymi dziurami w nodze, z tym wszystkim, bo jeździłem tam też do chirurga naczyniowego, też tam miałem swój koszmar, co nie? Tam tak naprawdę zaczęło mnie to wszystko boleć, bo nie zażywałem środków i ten ból z tą nogą to wszystko do mnie dotarło. Ale w międzyczasie gdzieś to mnie Bóg prowadził, ja wiem na dzień dzisiejszy, zacząłem tam uczęszczać, nie było problemu, po miesiącu czasu wyjścia były pod obstawą, co nie? Zacząłem uczęszczać do kościoła. Gdzieś pamiętam te pierwsze moje takie chwile, strasznie źle się czułem w kościele. Lęk mnie ogarniał, ja nie mogłem jakoś tam miejsca sobie znaleźć, co nie? To było wszystko dla mnie nowe i dziwne po prostu, takie coś tam w środku jeszcze było u mnie i nie mogłem sobie znaleźć, ale ja gdzieś wewnętrznie widziałem, że to jest właśnie ta droga, co nie? Że droga, którą pójdę z Bogiem, ona da mi wolność, ona mnie wyzwoli z tego wszystkiego i tak też było, co nie? Ja zacząłem chodzić do kościoła, w międzyczasie pojechaliśmy na taki obóz terapeutyczno-żeglarski do Iławy. Tam przeżyłem moje wakacje pierwszy raz na trzeźwo, tak na czysto od kilkunastu lat. Tam też na rowerach jeździłem do kościółka. Gdzieś ten wiedziałem, że gdzieś ten Bóg jest gdzieś cały czas blisko mnie. I tak też było, powiem wam, że po 5,5 miesiąca wróciłem do tego miejsca, z którego ja chciałem się gdzieś wydostać, bo to było okropne. Wszyscy znajomi nie żyją. Ja gdzieś taki zajechany w tym wszystkim sam. I to było dla mnie okropne, ale wróciłem. Ja wróciłem do... I ten widok, który zastałem w tym pokoju, co nie? Kupę korespondencji, kupę awiz, kupę jakichś tam nie rzeczy, które zaczęły przychodzić, co nie? To, co ja narobiłem przez tyle lat i to było, kurczę, okropne. To było okropne. Pierwszy taki mój odruch to znowu ucieczka od odpowiedzialności, bo chciałem to podrzeć. Ja mówię, Piotrek, nie tędy droga. W ogóle te ściany pomazane krwią, stryskane, coś okropnego, co nie? Ten pokój to wyglądał naprawdę jak jakiś
nie wiem, przedsionek, ja nie wiem czego, ale tak też było. Pokój odnowiłem, trochę mi się z tym zeszło. I jakoś tam było tak, nie, to nie to, że pokój od razu odnowiłem, co nie? Ja kilka dni ze znajomym się kontaktowałem, mówi, stary, mówi, uciekaj stamtąd. Mówi od razu po wyjściu z ośrodka, bo mówi, ty, żebyś nie zaczął ćpać, co nie? Żebyś ty nie wrócił do tego, bo to miejsce będzie dla ciebie, samo to miejsce już jest jednym kłębem wspomnień, co nie? Tych negatywnych. I tak też było. Ja zadzwoniłem do babci świętej pamięci i mówię, babciu, mogę przyjechać do ciebie, bo mówię, bo ciężko, co nie? Ona mówi, przyjedź, wnusiu. I tak też było. Tam też trafiłem na mszę uzdrowienie odnowy w Duchu Świętej. I prosiłem, pamiętam, Boga gdzieś o tą nogę, co nie? Żebym żył z tą nogą, co nie? Żeby nie było jakichś problemów, bo ta noga, nie ukrywam, gdzieś spędzała mi dużo takiego lęku napędzała wewnętrznego, że ja mogę stracić, jak to będzie bez nogi. Gdzieś takie paranoje mi się zaczęły montować poprzez to, że ta noga była chora. I pamiętam jakoś, ten stan mi się poprawił tej nogi po tamtej mszy, co nie? Powiem tak, na tramwajowej gdzieś pokazali mi drogę, co robić, żeby gdzieś trzymać się, co nie? Gdzieś zacząłem, będąc tu u siebie w mieście, jeździć do Warszawy na wspólnotę, na gdzieś się ratować, co nie? W międzyczasie zacząłem powracać do Boga, co nie? On gdzieś zaczął, żebym do Niego wrócił. Zacząłem chodzić systematycznie i do spowiedzi, do komunii, do kościoła na co dzień, co nie? I moja droga zaczęła się gdzieś tak naprawdę z Bogiem, co nie? W tym życiu, bo ja wiem, że bez Niego, no to bez Niego to tak wyglądało moje życie, jak wyglądało, że ja miałem dramat osobisty, duchowy i fizyczny, co nie? Że mało bym nie zakończył tego życia, ale wiem, że mnie zostawił po to, żeby właśnie świadczyć o tym nawet w tym miejscu, że On jest, co nie? Że Jego miłosierdzie i miłość jest na tyle mocna, że wyciąga z najgorszych ciemności, bo śmiało mogę powiedzieć, że w tym miejscu, co byłem, to była ciemność, co nie? To była rozpacz, to były myśli samobójcze, to był lęk i beznadzieja. Beznadzieja i ból istnienia, bo tak mogę śmiało nazwać, że to był ból istnienia, to co sobie gdzieś sprawiłem, co nie, w tym wszystkim. I Bóg nam daje wolną wolę, co nie, On z tej miłości do nas uszanuje to. Ja źle wybrałem, co nie. Moja wolna wola polegała na ćpaniu, piciu i na wszystkim, co jest złe. Ale też dał wolną wolę, żebym wrócił do Niego, co nie. On też mnie pokierował, postawił mi ludzi, postawił mi dużo sytuacji, że idź tędy, synu, idź tędy, ja tu czekam na Ciebie. Za to jestem mu wdzięczny naprawdę, że tak zmienił moje życie, bo dużo by tu opowiadać. Mówię, mam pracę, jestem czysty, życie odbieram na naprawdę na trzeźwo i wiem jedno, że warto, co nie? Wiem jedno, że warto i warto się trzymać Jego, bo tak naprawdę bez Niego to nawet umrzeć nie możemy, co nie? Bez Jego zgody, bo to wszystko On tu rozdaje karty, nie my i tak to wygląda w moim życiu. Duchu Święty przyjdź, tak niech spłynie deszcz, błogosławieństwy. Ojcze, obmyj mnie, Duchu Święty.